Znamy się? Przepraszam, czy my mieliśmy okazję już się gdzieś poznać? To chyba jakaś pomyłka, bo my się nie znamy. Zdarzyło ci się czasem usłyszeć takie pytanie na Messenger? W cudzysłowie usłyszeć. Myślę, że jeżeli jesteś osobą działającą na Facebooku, która pozyskuje tutaj właśnie swoich klientów i partnerów biznesowych, to pytanie często pojawia się w Twoim działaniu codziennym. I dzisiaj właśnie odpowiadam na to pytanie, jak poradzić sobie właśnie, kiedy ktoś nas zapyta, skąd my się znamy, albo czy my się w ogóle znamy. Cześć, nazywam się Klaudia Stawiarska, jestem trenerem biznesu online i network marketingu i w każdy wtorek i piątek dzielę się właśnie moim doświadczeniem z branży marketingu sieciowego i biznesu online, więc jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, ponieważ każdego tygodnia możesz dowiedzieć się czegoś nowego. No i dzisiaj odpowiadając na pytanie, jak poradzić sobie z pytaniem naszych potencjalnych klientów piszących do nas na Messenger, skąd się znamy albo czy w ogóle się znamy. Jak ja sobie z tym radziłam? Zanim powiem, w jaki sposób sobie z tym poradzić, to powiem Ci, że kiedy ja zaczynałam mój biznes i kiedy ja pierwszy raz miałam w ogóle napisać wiadomość do kogoś na Messenger, no to po prostu bardzo mnie to stresowało, bardzo się czułam wręcz skrępowana i czułam, że po prostu robię coś wbrew sobie, ponieważ dlaczego mam mówić, pisać do ludzi, których w ogóle kompletnie nie znam, tak? I też to było jakieś moje wyjście ze strefy komfortu, zanim napisałam pierwszą wiadomość do osoby, której nie znam. I myślę, że wiele osób ma podobny, że tak powiem, problem, to wyjście ze strefy komfortu, żeby pisać do osób poza gronem naszych znajomych, żeby z nimi nawiązywać relacje. Dlatego dzisiaj mam nadzieję, że mój filmik Ci pomoże, ponieważ ja też miałam takie problemy i też musiałam sobie z tym poradzić i też szukałam sposobu, w jaki sposób mam właśnie z tymi ludźmi rozmawiać. No i oczywiście metodą prób i błędów doszłam do tego, że w sumie po drugiej stronie jest tylko człowiek, który tak naprawdę mnie nie pogryzie, nawet jak do niego napiszę. I doszłam do tego, że po prostu nie robię nic złego, pisząc do takich ludzi. I co się może najgorszego stać, no to to, że po prostu może mnie ktoś zablokuje. I stwierdziłam, że w sumie taką rzecz mogę przeżyć i dlatego zaczęłam pisać do obcych ludzi. Więc to tak na wstępie tego filmiku. Dla wszystkich, którzy ciągle się krępują pisać do osób, których nie znają, po prostu pamiętajcie, że to jest tylko człowiek po drugiej stronie tego właśnie ekranu swojego i to jest osoba, która ma swoją historię, swoje doświadczenie i albo z nią nawiążesz relację, albo po prostu ona nie będzie chciała z tobą nawiązać relacji, bo po prostu jest zamknięta na nowe kontakty z Facebooka, co jest normalne i ludzie w tych czasach po prostu mają wybór, mogą po prostu ciebie zablokować na przykład, tak? I to się może stać najgorszego, co może się wydarzyć w tym działaniu na Facebooku, jeśli chodzi o rozmowy z obcymi osobami. Więc okej, przechodząc do odpowiedzi na to pytanie, co zrobić, kiedy ktoś pyta, czy my się znamy na Facebooku, skąd się znamy lub skąd ta w ogóle wiadomość, tak? To zależy właśnie, w jakiej sytuacji tą osobę poznałeś lub skąd ją masz w swojej liście kontaktów, tak? Czyli jeżeli ta osoba jest u Ciebie już na Twoim profilu znajomym, no to możesz napisać, hej, nie znamy się osobiście, ale widzę, że mamy się w gronie znajomych i nie mieliśmy jeszcze okazji się poznać, więc myślę, że jest super okazja, żeby się poznać, tak? Więc tutaj, jeżeli to jest osoba u Ciebie w profilu, a jeszcze nie rozmawialiście, no to możesz w ten sposób zacząć rozmowę. Jeżeli jest to osoba z grupy na Facebooku, gdzie gdzieś tam strategicznie szukasz osób do swojego biznesu, czy też dla swoich produktów, no to możesz po prostu napisać bardzo prostą wiadomość. Hej, nie znamy się osobiście, ale jesteśmy w tej samej grupie o nazwie, tak? I wpisujemy nazwę grupy, gdzie obserwujemy podobne posty, widzę, że mamy podobne zainteresowania. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, że do Ciebie napisałam, czy jesteś w ogóle otwarta na znajomości z Facebooka. I tyle, tak? Czyli ja tutaj proponuję być bezpośrednim i nie owijać bawełnę, że gdzieś tam się wcześniej poznaliśmy i tak dalej, bo najlepiej być szczerym, tak? I człowiek wyczuje, kiedy Ty jesteś po prostu szczery i masz dobre intencje, a kiedy coś kombinujesz.
Więc ja jestem jakby zwolenniczką bycia bezpośrednim i po prostu, żeby pytać wprost, czy ta osoba w ogóle jest na to otwarta, żeby poznawać ludzi z Facebooka. Kolejnym sposobem na odpowiedzenie na takie pytanie jest również po prostu, też będąc bezpośrednim, można powiedzieć, że widziałam na grupie czy też na fanpage'u, że skomentowałaś taki post lub takie coś gdzieś tam udostępniłaś, bardzo mnie to zainspirowało, dlatego do ciebie napisałam lub dlatego też cię dodałam do znajomych, ponieważ lubię otaczać się na przykład takimi ludźmi. Czy nie masz nic przeciwko, że to zrobiłam i czy jesteś w ogóle otwarta na znajomości z Facebooka, tak? Czyli to jest taki start tej relacji, żeby w ogóle zobaczyć, czy ta osoba jest otwarta na nowe znajomości. No i trzecia taka wskazówka, w jaki sposób możesz też do takiej osoby odpowiedzieć, kiedy ktoś pyta, skąd się znamy lub czy znamy się. Możesz na przykład powiedzieć coś takiego, że obserwuję cię od jakiegoś czasu, jesteś osobą, która bardzo mnie inspiruje, która bardzo fajne posty udostępnia, na przykład, tak? Jestem pod wrażeniem twojej pracy w biznesie internetowym lub też właśnie na twoim fanpage'u czy też w grupie i pomyślałam, że fajnie by było nawiązać relację z osobą taką, jaką jesteś właśnie ty. Czy nie masz nic przeciwko, że nawiążemy właśnie relację i że się poznamy, tak? No i po prostu myślę, że użycie takiego tekstu, gdzie dajemy komuś komplement i ktoś po prostu czuje, że robimy to szczerze, no to myślę, że raczej nikt nie powinien tutaj odrzucić twojej propozycji znajomości, tak? No bo tak to bym nazwała, że to jest propozycja znajomości. Innym jeszcze sposobem na odpowiedzenie na to pytanie jest po prostu podobnie do tego, co ci powiedziałam wcześniej, czyli na przykład właśnie, że nie znamy się osobiście, natomiast widzę, że jesteś pozytywną osobą i takie osoby mnie bardzo inspirują, z takimi osobami chciałabym współpracować i tak się składa, że akurat właśnie buduję swój zespół online i myślę, że to mogłoby bardzo cię zainteresować, czym ja się zajmuję z twoim typem na przykład osobowości, jaki ja widzę, jaki prezentujesz w social mediach na przykład, tak? Więc tutaj możesz być jeszcze bardziej bezpośredni, żeby powiedzieć, że szukasz takich osób, jakimi ona właśnie prezentuje siebie. Więc to tak w skrócie, w jaki sposób odpowiadać na pytanie, skąd się znamy lub czy my się znamy, lub przepraszam, czy my się w ogóle już mieliśmy okazję poznać, bo wiem, że to może po prostu wielu osobom sprawiać trudność na początku, co odpowiedzieć, żeby dalej tą relację pociągnąć. I myślę, że jeżeli w ten sposób odpowiesz i ta osoba napisze do ciebie, że jest otwarta na znajomości, to warto się tutaj zainteresować nią, tak? Czyli zadać jej kilka pytań, zapytać, co robi w życiu, czy to lubi, czy myślała kiedykolwiek, żeby robić coś innego, czy byłaby generalnie otwarta na inne możliwości zarabiania niż to, co robi aktualnie i opowiedzieć pokrótce swoją historię, że ty też byłeś w podobnym punkcie i szukałeś czegoś, ale nie było nic ciekawego, póki nie odkryłeś tego, co właśnie robisz teraz, tak? Możesz w ten sposób pociągnąć relację, możesz to zrobić na tysiące innych sposobów. Tego uczę też w moim kursie Mistrz Rozmowy, gdzie po prostu pokazuję, w jaki sposób ja te właśnie relacje budowałam, jakie pytania zadawałam, jak przechodziłam do po prostu konkretu, żeby zaproponować mój biznes, czy też właśnie ofertę produktową. Więc to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na to pytanie, że zastosujesz w praktyce, być może już stosujesz w praktyce, jeśli tak, to skomentuj, jak ty sobie radzisz właśnie z tym pytaniem, kiedy ktoś pyta ciebie, skąd my się znamy. Skomentuj pod tym filmikiem. No i jeśli ci się podobało, to oczywiście daj like, subskrybuj mój kanał, no i udostępnij dalej, jeżeli uważasz, że ktoś też może skorzystać z tej wiedzy. Pozdrawiam cię serdecznie i do usłyszenia w kolejnych filmikach.